A, więc mówisz, z tą ekipą skillową jest tak, że po prostu twój kolega ją założył, tak? Tak, i są w niej same skille. Pff, aha, dobra. Znaczy ja bym się z tym nie zgodził, bo tam Chief jest w tej grupie. Nie, dobra. AK-47 Windmill Chop, tak się nazywa to, co będziemy teraz robić. Taki fajny twórca. Kto? Jeszcze raz? Ale przerywało. Usłyszałem tylko... I nic więcej. Nie, ale AK-47, tak? Popularny twórca mapek. Popularny twórca mapek. No to z chęcią przetestuję, ale aby co, nie wiem, czy zdajecie sobie chłopaki z tego sprawę, że już nagranie leci. Więc cokolwiek powiecie, może być użyte przeciwko wam w komentarzach. Więc zważajcie na słowa. Nie, dobra, ja już mogę kontynuować w sumie. Kurde, mało na zakłady. Ale postawię jak zwykle. I w ogóle nie wiem, jakim cudem to śmigło wiatraku teraz nie ścięło superlamy, kiedy wybierał samochód. Jest nagranie? Kurde, no pewnie, że leci nagranie. Dlatego mówię, że macie zważać na słowa. A co to jest, bezdotykowy? Bo tak wyglądacie jak duchy trochę, panowie. No, zablokowany był. A kurde, turbo jak zwykle. Bło, to takie wyścigi powiadasz. Dobra, już mi się podoba. Jest dobrze, jest nieźle. A dużo takich wyskoków? Prawie. O, ej, co to za eksplozje? O kurde, wow, chyba za wolno, oj, chyba za wolno. Niestety, z taką prędkością to ja tam nie wyskoczę. Ja moje jedyne auto wziąłem, kurde. Znaczy, które twoje jedyne? Wszystko zniszczone, tylko to jest sprawne. Jest, no kurde! A może mi się uda wylądować? Ej, to było idealne. Mam nadzieję, że się nagrało. Historia. Mam powiedzieć piękną historię? No kurczę, ten fragment nagrania naprawdę opowie naprawdę piękną historię. No kurczę, kręcił flipy, ale jeszcze jakimś cudem skontrował i wylądował na kółeczkach, tak samo jak teraz. Ale... Ej, czy wziąłem to? Wziąłem, nie wierzę. Nie żebym się przechwalał, ale jestem pierwszy. Bo... A tam. Ale czekaj, coś miałem ci powiedzieć. No, co to było, bo nie doleciało twoje pytanie. Tak. Taka historyjka. No. Powiedz mi, jak można przypadkowo kupić buzarda? Przypadkowo kupić? Tak. Wydaje mi się to z leksza niemożliwe, żeby przypadkowo kupić, no ale w sumie nie, no. Można przeglądać buzarda na stronie, obmacywać kursorem przycisk od kupna i przypadkiem wcisnąć, jeżeli ma się pieniądze, no ale kurde. Innej sytuacji nie jestem w stanie sobie wyobrazić, a co, ktoś ci sprzedawał historię, że wykupił przypadkiem buzarda? Czy sam tak zrobiłeś? Sam tak zrobiłem. O kurde. Czy co, dobrze trafiłem, tak jak mówiłem, czy w inny sposób to się odbyło? No, inny sposób. No to opowiadaj. A widzisz, glitche nie popłacają się, okazuje. No macie, kurczę, przykład jak na dłoni teraz. O kurde! Dobra, ale ciu. Ej, idealnie znowu. Znaczy, no prawie, dobra, tym razem może nie na kółeczka, ale znowu bez eksplozji, więc ja jadę cały czas tym samym autem, jakim wystartowałem, panowie. A jak tam z wami? Ile restartów już poszło? To oktagon, ale ewentualnie. Choć nie, no nie widziałem, żeby ktoś się rozbił. Ale jakaś eksplozja była. No i teraz właśnie jedną było też widać, więc nie wiem. Albo jedziecie i rzucacie sobie granatami, dziarsko, pod nóżki. Bezkontaktowy jest, to nie ma granatów. No właśnie, no, czyli raczej ktoś tu eksploduje. A skoro Katax to nie jesteś ty, ani to nie jestem ja, no to pozostaje oktagon, ale... Czyż nie? Dobrze trafiłem? Tak. Kurde. Oktagon przed chwilą miał mikrofon, ale czyżby teraz na nagraniu postanowił pobawić się w mnicha kapucyna z przysięgami ciszy? Na przypadkiem. No właśnie, brzmiało jak Kinect, bo cały pokój jego słyszałem. No znowu idealne lądowanie, nie, serio, ja zasłużyłem na wygraną tutaj, autentycznie zasłużyłem na wygraną. Za taką jazdę bezbłędną. Za wiadomo, możecie mi zrobić na złość. I mnie wyprzedzić. Pięknie. Znowu. No dobra, to już mogłem do przodu od razu. No właśnie, i teraz jak na dłoni widać, że Octagonal popełnił samobójstwo. Choć tak naprawdę pewnie niespecjalnie. Czy to faktycznie samobójstwem, to nie było. Co, jeszcze raz? Mam opowiedzieć suchara. Dobry suchar nie jest zły, nawijaj.
To zdarzyło się kiedyś. Pytanie, jaki jest najlepszy deathmatch? Nie wiem. Bez Zadusa. No i to samobójstwo mówi dużo o tym dowcipie. Serio. Ej, wow, shit. Chyba pominąłem jedno. Tak, ja tak zrobiłem. To była puenta tego dowcipu. To była puenta tego dowcipu. Nie była puenta, bo Adus to jest taki... ...gil. No. Wszystkich zabija na deathmatchach. O kurde! Ale moment, w waszej grupie, tak? Tak, tak. No, czyli zarzuciłeś mi inside joke'em, którego ja nie mogłem zrozumieć, no. To był kawał do zrozumienia dla wybranych. Tak, tak. Myślałem, że jesteś wybrany. Ej, dobra, panowie, nic nie chcę mówić, ale możesz mieć problemy z pewnym napisem, który może wyskoczyć wam na ekranie pod tytułem Did not finish. Bo ja już skończyłem, macie 30 sekund, jeżeli się zgadza. No to by, kurczę, jeżeli ja bym stworzył... Jeżeli ja bym stworzył ten wyścig, to bym mógł zaliczyć sobie kolejny challenge. Ja, ale Octagon Alpha chyba faktycznie przez Kinecta cię słychać, więc autentycznie słyszę nawet siebie w twoim telewizorze. Więc jakby co, powiedz domownikom, żeby teraz nie robili nic takiego, czego nie chcą, żeby później ujrzało światło dzienne. Gdzieś tam w internecie. No. Znaczy wiesz, you know what I mean, nie? No. Ale to tylko dla tych o kosmatych myślach. Reszta po prostu pomyślała o tym, żeby nagle nikt odkurzacza nie włączył na przykład. No. I wśród tych osób ja. Dobra, a w ogóle tak. Okej, no nie, no ciśnie, jedzie. Zaraz powinien dojechać. Kto? Kto powinien dojechać, ty? Ojojoj. Kutax, jesteś już na mecie? Właśnie mam zamiar teraz spojrzeć na ciebie i... O, właśnie, jedziesz, dobra. Uuuu, shit. Ale i tak w miarę wylądowałeś. Odbiło się bez eksplozji. No, ja nie lubię po górach jeździć. Najwyżej motorem. Ja to nawet na rowerze kiedyś cisnąłem na czubeczek góry Chiliad. Tak, tak, nie chciałem to. Czy tam, że ktoś sobie beknął w tle, autentycznie? Chyba ja tak. O, dlatego ja nie korzystam nigdy z Kinecta, ani z żadnych takich mikrofonów, które łapią zbyt dużo. No bo po prostu dbam o to, żeby nikt aktualnie się nie wiercił po domu. Nie, no, problemem Kinecta jest to, że trzeba go trzymać w mordzie. Nie, no, po prostu No Such Agency, czyli NSA, lubi podsłuchiwać. I im lepiej, im więcej mikrofon wyłapuje, tym lepiej. Ej, dobra, po raz pierwszy udało się, że jest, kurde, piechol bez maski, ale z fryzurą. Więc może faktycznie jakiś patch pójdzie. Albo coś. Dobra, łapa do góry, panowie. I co proponujecie teraz? Masz jakąś kolejną z kreatora? Coś fajnego? Ej, w sumie, to jest jakiś deathmatch? Nie, to może odświeżmy. Słucham, bo troszeczkę piskliwy głos, ale to nie z powodu twojego głosu, tylko z powodu kiepskiego łącza albo mikrofonu. Więc ja byś mógł powtórzyć. Jest deathmatch. No nie chcecie sobie postrzelać? No. A w ogóle co to było? O kurde, widziałem tylko czaszkę od deathmatcha, nie widziałem tak właściwie co wybraliśmy. Ktoś mnie może oświecić? Najwidoczniej nie. Widzę, nie tylko ja nie patrzyłem, gdzie rzucam swój głos. Tak właściwie. Strzelałbym. Dołączasz? Czy coś się stało? Ale czekaj, czekaj, bo nie odpowiedziałeś mi, czy masz coś z kreatora, a tutaj właśnie poszło, no właśnie. Dostawa, tak? Drużynowy BDF mecz. Ej, dobra, są inni ludzie. Mam trick shots. Czyli powinien naginać lot kuli, tak jak w filmie Wanted. Ej, właśnie stok, kurde, oczywiście zapomniałem radia wyłączyć. A tutaj wchodząc do lobby ustawia się jakieś losowo zawsze. No co mówisz, limit czasowy 10 minut po prostu? Spoko, niech tak zostanie. Tak, jak zwykle, tak zawsze gramy. No to świetnie, świetnie. Czyli ja ostatnio przypadkiem ustawiłem dobre zasady. Ej, dobra, nawet się okazuje, że może być pełne lobby. Spoko, spoko. Czyli moment, skoro drużynowy, a drużyny podejrzewam dwie, czyli po trzech będziemy, tak? To wezmę drużynowy. Ach. Będzie drużynowy. A i w sumie teraz wszyscy słyszą nawet co mówimy, bo jesteśmy na ogólnym. Heh, faktycznie można rozważyć przejście tak na grupę. Chyba, że są jacyś Polacy i chcą się dołączyć do dyskusji, to zapraszamy.
grupa jest słaba. Grupa jest słaba, ale jest fajna pod tym jednym względem, że nikt inny cię nie słyszy i nie psujesz ludziom zabawy. Jeżeli nie rozmawiałem w tym konkretnym języku, z którego my korzystamy aktualnie. Pod przyciskiem back jest tak, nazywa się back i tam się ustawia rozmowę głosową z kim, znajomymi, z ekipą. No tak, tak, tylko że my tutaj raczej śmigamy na ogólnym ogólnym. Więc jakby co wszyscy słyszą. Więc jeżeli masz jakiś straszny plan, taki wiesz, coś z tego, żeby zaskoczyć przeciwników, to nie mów tego na głos, bo wszyscy będą słyszeć. Czekaj, czekaj, kurde, muszę pistolet szybko znaleźć, no i nakupować amunicji, bo mam zero. Ej, właśnie, od której rangi jest granatnik, mi powiedz. 60. Sześć, kurde, jeszcze jedna, ale to może się uda w tym odcinku zrobić, jeżeli wygramy, oczywiście. Dobra, kamizelka zakupiona. No nie no, z pistoletem to ja nie chcę startować. Nie, no co tak przedłużacie te czasy? Spokojnie. Ja nie mam na nic pieniędzy. Aha, na nic kompletnie? No to widzę, nie tylko ja tu jestem biedny. Spoko. Na zakłady. Wiesz, łączę się w bólu. Ej, stop. Byłem bogaty, kiedy buzarda nie kupiłem. Ej, no ale buzard wcale nie jest aż taki drogi, ile tam bańka z groszem. Czy coś? Czy więcej jeszcze? Rybani. Kurde, kupiłem kamizelkę, a tu leży przede mną, no przecież. Ej, dobra, to ja tak, ja postaram zachować pozory mądrości, jakiejkolwiek, i ich okrążę. Zajdę ich od tyłu. A, w sumie, sorry, tak troszeczkę was zostawiłem. Wybaczcie. Mam nadzieję, że tam rzeź niewiniątek się nie odbyła w... Ej, to ty. Kurde, nie strasz mnie w ten sposób. Ej, bo w sumie jeszcze mądrzej by było dostać się na górę. No, no. A deadmecze? No takie deadmecze jak ten jest dobry ten, karabin bojowy. Bojowy? Ja mam bezkolbowy. Bojowy. To... Ale od bezkolbowego jest specjalny. Tak? Serio? O kurde, co się stało? Utrącono połączenie z aktywną sesją GTA Online z powodu nieznanego błędu sieci. Też to masz? To czy macie? Tak właściwie? Czy tylko mnie wywaliło? No shit. Chyba niestety wywaliło tylko mnie. A jestem w stanie sobie uciąć palec, że dosłownie przed tą sesją nagrywającą uzupełniłem Golda na kolejny tydzień. Bo tych kodów mam troszeczkę jeszcze. No ale co no kurde. Ktoś mnie słyszy? Pewnie nie, bo chyba mnie do singla wyrzuciło. A w singlu to sobie nie pogadam z nikim. Więc pozostaje tylko przerwać tą scenkę. I uderzyć z powrotem do online. I liczyć, że błąd sieci zostanie naprawiony bardzo szybko. A ty, Luju, nie stawaj na krześle przy stole. Jak on miał na imię? Kurde, już nie pamiętam, tak dawno temu to było. Ej, właśnie, spadochron podstawowy można odciąć za pomocą Y, aby otworzyć spadochron zapasowy, naciśnij A. No tak właśnie robiłem i to kurde nie działało. Czyli może faktycznie kupiłem Famination? No dobra. No, chyba uda się dołączyć, tak mi się wydaje. Szkoda, że nie mogę dołączyć w trakcie teraz. Płacze moje serce z tego powodu, że zostawiłem dwóch ziomków. No co jest grane? No dobra, no nowa sesja online może być w sumie. Na to się nie obrażę. Dobra, chyba się udaje. Tak jest, dobra, pięknie. To szkoda, że nie tutaj w meczu. Czy dalej sobie radę. Opuszczono ekipę. Czy was porąbało? Czy ja opuściłem to kurczę sam na ochotnika? Nie! To nie było zamierzone działanie, to się po prostu stało. Kurde. Dobra, kontakty. Pyk. Zobacz kartę, zadzwoń. Ale w sumie dobra. Nie będziemy mu był przerywać, on na pewno walczy ostatkiem sił z Octagonal Sixem. Co jest zapewne randomową ksywą. To nie ma co domniemać, niczego więcej. No chyba, że naprawdę Octagonal Six to jest jego wybrana ksywa. W sumie co ja tam mogę wiedzieć? Dobra, mam tylko 7000. Więc szkoda, nawet tamto co w zakładach dałem, przepadło. Kurczę, nawet widzicie, uzupełnienie naboi do pistoletu spowodowało, że no nie mamy już 200000. Fuck. No niestety. No co, no pozostaje czekać na jakąś wiadomość. Na pewno nie od Simeona. Chyba, że... Kurczę, no ale jak widzicie, nie mogę. Nie mogę dołączyć w ten sposób. Chyba, że z poziomu głównego menu. Dobra, zobaczmy, czy to się uda.
No, jeżeli tutaj widzicie swoją ksywę, to wiecie, jaka jest procedura. Wyślijcie do mnie wiadomość, że jesteście z Polski chociażby, że jesteście widzami, cokolwiek, no bo same zaproszenia, no ta lista nie jest nieskończona. To przynajmniej tak mi się wydaje. Więc nie mogę jej zapełniać po prostu osobami, które tak sobie po prostu wysłały zaproszenie, więc. Dobra, kto tam jeszcze jest? Ej, trzech aktywnych znajomych, coś czterech. Gran Pola niedostępny. Tu jak najbardziej chciałbym dołączyć. Dołącz do trwającej sesji. No, jestem ciekaw, czy się uda łączenie. Tak jest, pozyskiwanie danych i zobaczymy. No. Zazwyczaj w tym momencie już loading screen wyskakiwał. Chyba, że naprawdę tak to spaczowali, że mogę sobie biegać i grać dalej, a tutaj nagle dołącza. Ej, pięknie. Chyba tak właśnie jest. Tylko niestety wydaje mi się, że pozostaniemy w roli biernego obserwatora. Na co się oczywiście nie zgodzę. Wyjdę stamtąd, pobiegam chwilę w tej samej sesji co oni. Znaczy się nie w tej samej, dokładnie tej samej. Już nie będę mógł postrzelać. No chyba, że naprawdę można dołączyć w locie. Czemu nie? No kurde, komu to by przeszkadzało? No nie, jednak się nie udało. No ale nie możecie mi odmówić tego, że przynajmniej się starałem. Żeby nie pozostawić kompanów na placu boju tak po prostu, w samotności. To co, no to w tym odcinku jeszcze co pozostaje, skoro mnie wyrywali do ogólnej sesji, gdzie nie będzie znajomych, bo tam chyba limit został osiągnięty. To faktycznie pójdziemy do Amunation, zobaczymy co tam nowego mają dla mnie. Choć Kutax. Nie no, to jest piękno w swej prostocie po prostu taksywa. Na pewno lepiej niż Kakatax. Ciężko z wymową, serio. Widzę, nie tylko ja mam takie problemy. Ze słyszenia. Ta historyjka mówi sama przez siebie. No, ale no, teraz no co? No, pójdziemy zobaczyć Domination. Czy są jakieś kamizelki może nowe, specjalne dla mnie? Nie. Wcale nie o kamizelki chodzi. Kurde, spadochron muszę drugi kupić. Jeżeli jest taka możliwość, więc szybko dajcie mi mapę. O, shit. Nie, dobra, cicho, najbliższy jest tutaj, czyli w sumie nie aż tak bardzo daleko, ale ja naprawdę nie pamiętam czasów, kiedy musiałem przyzywać sobie samochód sam. Więc kontakty. O, Mr. Mechanic. Dasz radę tutaj? Karolinka! Ej, mieliśmy dziewczynę w tej sesji. Przyszedł piechol i sobie poszła. No, super piechol. Nie no, możesz? Gauntleta? Tu? Tu? Pięknie, dziękuję bardzo. Tylko powiedz, że gdzieś tutaj naprawdę w pobliżu. A nie na zboczu góry, albo na tamtej drodze, bo to będzie troszeczkę daleko. No daję ci szansę, żebyś zespawnował mi auto za mną. Kurde, tam na dole. Dobra, trudno. Skoro tak musi być, to niech tak będzie. Tylko żeby to się nie skończyło zgonem. Nie, cicho, dobra. Są półki skalne, damy radę. Szpiechol ma buty górskie. Inaczej zwane pikami. Eleganciarki tak zwane. Nie, dobra. Jest gantlecik. W pięknych barwach, naprawdę. No, czerń i biel to połączenie, to jest czysta elegancja. Ale i tak 4 km. Generał Kolonka. naprawdę kreatywność niektórych użytkowników przy wymyśleniu sobie ksywek jest na pewno wyższa od mojej. Ja po prostu wpisałem taką, która charakteryzuje mnie. Po prostu moją ksywę. Dobra, klasyczne radio. Nie, nie pop, nie pop. Kurde, tu. Akurat Tiga leci. nie, aby to było zaproszenie na od Kakataxa albo Octagonal Sixa, to bym skorzystał, ale tak to nie. Niestety nie. Tytaniczna robota, niestety będzie, jest teraz poza moim kręgiem zainteresowań. O, czy, no właśnie. Już zapomniałem, jak się tym jeździ, tak dokładnie. Dobra, przejedziemy tutaj przez stację nasłuchu. Ludzie słuchają kosmitów, a kosmici siedzą cicho. Co świadczy oczywiście o ich mądrości. Jeszcze by, kurczę, ludzie tam misję pokojową wysłali z kałachami. Czy z inną bronią, więc no. Lepiej nie. To jest jakiś gracz, tak? Tak, spoko. Mam nadzieję, że nie będzie do mnie strzelał. W sumie nic nie zrobiłem, czym bym sobie zasłużył na taki okrutny los. W sumie. Fajnie by było pouciekać teraz przed latającym buzardem, który by do mnie strzelał. Tak, adrenalinka by troszeczkę skoczyła. Nie, ale dobra, no to co? Plan taki. Kupujemy spadochron, jeżeli będę musiał, bo naprawdę wydaje mi się, że już go kurde kupiłem. Kiedyś tam. Ale dobra, zobaczymy, zobaczymy. Drzwi czerwone są obecne. Okej, okay. Przynajmniej zlokalizowałem bez problemu wyjście, nie jest źle. Dobra, pokaż broń, ale z twoich broni interesuje mnie spadochron. Aha, nie miałem. Podstawowy, no zapasowy.
Spadochron pilota. Czy pustynny? Kurde, no w sumie szczerze, naprawdę obojętnie, no to co prawda... no tęczowy. Widowmaker, kurde. No ale dobra, no widzieliście, kupiłem zapasowy, tak? Podstawowy mam czarno-złoty, spoko. Dym. No nie, no nie będę kupował dymu, bo jaką cholerę, żeby zdradzać swoją pozycję. Plecak na spadochron. Mam klasyczny, no dokładnie i niech tak będzie, ale... Rzućmy jeszcze tutaj w prawą stronę. Czy czegoś do czegoś nie mogę dokupić, na przykład tutaj. No nie, to nie do muszkiet. Specjalny, bezkolbowy, bezkolbowy coś? Latarka albo tłumik. Nie. No dobra, właśnie dodałeś, że nierefundowany, coś refundowany. Że nie podlega zwrotom to, co się kupiło. Po prostu nieważne, czy masz paragon, czy nie, no nie oddasz. Więc sklepy muszą być, sklepy, zakupy w sklepie muszą być naprawdę przemyślane. Ale nie, serio, kochani, ja w tym miejscu się z wami pożegnam, skończę ten odcinek. Więc pozostaje mi tylko, kurczę, pożegnać się w imieniu Octagonal Sixa i Kakataxa. Wielkie dzięki, chłopaki, że nagraliście chociaż część ze mną. Było fajnie, zagramy jeszcze znowu, mam nadzieję, że jeszcze znajdę chwilkę teraz, zaraz i uda mi się was odnaleźć. Więc trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!